Dagmara chce, by Zuza odwołała oskarżenia wobec niej i wicedyrektor Marii Borkowskiej i przestała okłamywać uczniów. Ale dziewczyno, ogarnij się, no nikt już nie wierzy w te twoje brednie. Najpierw oskarżasz mnie, potem Borkowską. Serio, myślałaś, że ktoś to łyknie? Tak, wszyscy to łykają. To, co powiem i to, co napiszę, bo ja chciałam się zabić. Ale zacznijmy od tego, że ty w ogóle nie chciałaś się zabić. No i co z tego, że nie chciałam, ale wszyscy to wierzą i to jest najważniejsze. Teraz to ja jestem, więc do ciebie mają gdzieś. To jest moje 5 minut i nikt mi tego nie zabierze, a zwłaszcza ty. Zuzka! Czy ty naprawdę nas od początku okłamywałaś? Nie, ja nie kłamałam. Dobra, wiesz co, Daryl, sobie wszystko słyszeliśmy. Jak mogłeś nas tak kłamać? No, jesteś żałosna! Nie, nie co tu się dzieje? Co to za krzyki? No, Zuzia nam się przyznała, że cały czas kłamała. Nie, i ja wcale nie chciała się zabić. Naprawdę. I to, co napisała o pani Dagmarze na fejsie, to też były kłamstwa. A co mnie napisałaś? Tak. Nie, ja nic nie napisałam, jak naprawdę. Jak to napisała dokładnie to samo, co o Dagmarze? Że to przez panią chciała się zabić. Słucham? Nie wierzę, że to nas okłamywała. Nie, ale ja oni ale kłamią. Jak mogłaś oskarżyć mnie o coś takiego? No bo jest beznadziejna. Dobra, dokładnie. Dobra, już wyluzujcie, tak? Ważne, że wiemy, jak było naprawdę. Dobra, dobra, Dagmara ma rację, kłótnie do niczego nie doprowadzą. No co wyście zrobili? Wy się uspokójcie. Zuza, a ty oczywiście zostaniesz ukarana. No, ale za to, co zrobiłaś. Pójdziesz ze mną, poczekasz w sekretariacie. Ale ja pani wszystko wyjaśnię. Spokój już, proszę. Naprawdę, ja nic już nie zrobię. Nie mogę, siostra Estery jest jakaś powalona. No. No. Powiedziałam, żebyście po niej nie jechali, tak? Może trochę odbiła, ale to zmiała siostra, więc odwalcie się od niej. Jezus, o co jej chodzi? W ogóle nie rozumiem. Naprawdę nie wiem, czemu Zuzie tak odwaliło, no ale nie pozwolę, żeby inni po niej jechali. W końcu jesteśmy siostrami. Szkoda tylko, że Zuza o tym zapomniała i oskarżyła mnie o te wszystkie chore rzeczy. Jak zwykle cały świat jest przeciwko mnie! Ja chciałam być tylko popularna! Okej, może trochę przesadziłam z tymi kłamstwami, ale nikomu nie zrobiłam tym krzywdy. Teraz pewnie wszyscy będą mnie hejtować. Ale przynajmniej będą mnie mówić.